วัสดีค่ะเจอยวีตัมเชียซาปาลาซัมเซียโดโอโกเนลซาวิดีโอCześć, witam Cię serdecznie w pierwszym z trzech wideo o tym, jak zwiększyć swoje zarobki i zwiększyć swoją efektywność pracy, tak żeby pracować krócej, zarabiać więcej i mieć więcej czasu dla siebie oraz dla swoich przyjaciół. Ja nazywam się Krzysztof Król i chcę przedstawić Ci dzisiaj kilka historii. Przedstawię Ci dzisiaj pierwsze trzy bardzo ważne wskazówki, które możesz zastosować natychmiast w swoim życiu. Także zacznijmy sobie od razu, przechodząc do tematu tego, że chciałbym podziękować Ci serdecznie, Tobie i również osobom, które były właśnie na ostatnim webinarze w niedzielę. Mieliśmy mnóstwo osób, działaliście bardzo aktywnie i dzięki temu właśnie i jako dowód wdzięczności za Waszą aktywność właśnie na tym webinarze i tak liczne przyjście, mam też dzisiaj specjalny konkurs, o którym powiem więcej na końcu tego filmu. Natomiast teraz chciałbym jeszcze przedstawić właśnie Wasze komentarze po ostatnim webinarze, Wasze komentarze po ostatnich wideo, które publikowaliśmy z Jankiem i pokazać tutaj właśnie, co Wy mówicie o tym programie, co Wy mówicie o nas. Najlepiej waszymi słowami. Moi kochani, jak zwykle aktywnie bierzecie udział cały czas w życiu naszej społeczności, dzielicie się swoimi osiągnięciami i problemami. Tutaj Łukasz napisał, moje 30 dni wyzwania 90 dni, zdjęcie dotyczy mojego biegania z wyzwaniem. Waga 96 na 90 kg, oczywiście zmieniłem żywienie, proste, zdrowe i tanie, naprawdę to jest łatwe. Ktoś ma problem z chęcią, podpowiem jak łatwo, zdrowo i tanio jeść. Więcej czasu na życie, dosłownie mniej śpię, więcej działam i do tego cały czas szczęśliwy. Bieganie to nie męczarnia, ale moja nowa pasja. Polecam, oczyszczam umysł. Miej dzisiaj wspaniały dzień. I tutaj Łukasz pokazuje swój wykres, kiedy jeszcze miesiąc temu biegał średnio 50 km miesięcznie, dwa miesiące temu 50, a nagle skoczył, widzę tutaj z wykresu, na prawie, no myślę, że około 140, czyli wzrost razy 3. Kolejno, Piotrek, witam Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za tą niesamowitą wiedzę, jaką przekazujecie w swoich filmach. Stosując się do Pańskich wskazówek, udało mi się zrobić olbrzymie zmiany w moim życiu. Zastosowałem metodę 2 minut i teraz nie mam problemu z wykonywaniem drobnych czynności dzięki deklarowaniu się publicznie oraz znalezieniu punktu zapalnego. Bez trudu jestem w stanie wykonać swój codzienny trening. Wprowadziłem swój poranny rytuał, niby nic wielkiego, bo tylko kilka prostych ćwiczeń, ale dają one niesamowitego kopa na dzień. Chcę Wam jeszcze podziękować za to, co ogólnie robicie, jaką niesamowitą energię przesyłacie dzięki swoim filmom, webinarom. Dzięki Wam udało mi się uwierzyć, że jestem w stanie zrealizować swoje marzenia i przeżyć życie w taki sposób, jaki chcę, bo teraz wiem, że nigdy nie jest za późno, aby coś zacząć i że to ja odpowiadam za to, jak będzie wyglądać moja przyszłość. Dziękuję Wam. Wiem, jak to jest mieć wspaniały dzień, a raczej jak samemu sprawić, aby każdy dzień był wspaniały. Dla mnie jesteście najlepsi na świecie. Do zobaczenia, a raczej usłyszenia na niedzielnym webinarze. Pozdrawiam wszystkich i idę tworzyć swój wspaniały dzień. Dzięki, Piotrek. Również Cię pozdrawiamy. Cała ekipa Wyzwania 90 dni. Moi drodzy, to było właśnie komentarz i tutaj kolejny po ostatnich filmach z ostatniego tygodnia. Mamy tutaj kolejny od Łukasza. Krzysiu, miałem takie same złamanie stawu skokowego z przemieszczeniem, to pewnie odnośnie trzeciego filmu. Śruby i pręty, to w gimnazjum przestałem grać w piłkę i zaczęła się wreszcie nauka na szóstki i pierwszy od lat czerwony pasek na świadectwie. Lekarz się dziwił, że po kilku dniach założyłem but na nogę tą połamaną, pomimo obrzęku i potem wdała się infekcja ropna, a ja już chodziłem na siłownię i do pierwszej pracy. Wstałem z tej strasznej kontuzji 20 razy silniejszej i zacząłem przygodę z siłownią, gdzie zająłem drugie miejsce w wyciskaniu sztangi, leżąc z wynikiem 90 kg przy wadze 75 i kategorii gimnazjum. Szef pracy powiedział mi, że muszę być jak koń z klapkami na oczach, którego prowadzą do celu przed siebie, naprzód bez skupienia uwagi na rzeczach pobocznych. To osiągnę wszystko. Gorąco wierzę i jestem pewien, że bogactwo człowieka płynie z jego umysłu, a w umyśle można zamarzyć o wszystkim, a skoro sobie to wyobrazimy i postanowimy, już mamy pierwszy krok w podróży do celu. Pracuję teraz w Belgii jako budowlaniec i poszerzam swoje horyzonty. Postrzeganie nowych możliwości biznesowych, szukanie współpracowników i kontrahentów. Wiem, że z Twoją, Krzysiu i Janka pomocą osiągnę ten uprawniony sukces firmy internetowo-stacjonarnej, sprzedaży czegoś. Jeszcze szukam, chociaż mam typy i październik będzie miesiącem, kiedy zacznę rozwalać wirusa jak Neo z Matrixa. Koniec z biedą, póki można, póki jest suto wędlin kłaść na chleb. Pozdrawiam ze słonecznej i gorącej Belgii. Pozdrawiam Cię, Łukaszu, z Tajlandii! Okej, jak widzisz tutaj, nasza społeczność jest bardzo aktywna, społeczność właśnie Wyzwania 90 dni.
Ostatnio mieliśmy kilka webinarów Akademii Biznesu, teraz znowu wracamy do wyzwania 90 dni i bardzo mnie to cieszy, że właśnie jesteście razem z nami cały czas. Natomiast ja już na początku chciałbym zwrócić uwagę Twoją, zwrócić uwagę na to, że na pewno masz w swoim otoczeniu ludzi, którzy są wiecznie zajęci. Ludzi, którzy cały czas nie mają na nic czasu, którzy niby cały czas pracują, a patrzysz tak na ich rzeczywistość, patrzysz na ich życie i oni nic nie osiągają. Czyli ludzie, którzy cały czas są zajęci, a nic nie robią. Czy znasz takich ludzi czasem? Czy może czasem jest to ta osoba, która właśnie siedzi i mnie ogląda? Ja wiem, że czasem ty tak możesz mieć. Ja również przechodzę przez takie etapy w swoim życiu, że po prostu zapętlam się pracując, mając mnóstwo rzeczy na głowie, a nie ma z tego żadnego efektu. Więc chcę dzisiaj przekazać Ci właśnie, w jaki sposób mi udało się to zwalczyć, w jaki sposób ludziom, z którymi ja współpracuję, udało się właśnie to zwalczyć, w jaki sposób Ty możesz zastosować kilka wskazówek w swoim życiu, aby właśnie pozbyć się tego, tej nieefektywności, pozbyć się tego, że robisz coś, ciągle jesteś zajęty, a nie widzisz, żeby twoje życie posuwało się do przodu. Na początek chciałbym opowiedzieć ci historię. Historia, która powiązana jest właśnie z dzisiejszym tematem, z tematem zwiększania efektywności. Pamiętam, kiedy byłem na początku studiów i pierwszy raz już zacząłem słuchać właśnie na moich studiach na Uniwersytecie Ekonomicznym, zacząłem słuchać o tym, w jaki sposób należy planować swój czas, jakie są zasady stawiania celów, te całe systemy SMART i tak dalej. Później nieco będzie więcej o tym. Natomiast wtedy zacząłem dostrzegać, że okej, ludzie stworzyli jakąś naukę o tym, w jaki sposób osiągać sukces. Już wcześniej miałem kontakt z Napoleonem Hillem i tak dalej, ale nigdy mi wcześniej się nie spotkałem, żeby na studiach tego uczono. Więc było to dla mnie zaskakujące. I pamiętam, później chwyciłem za jakąś książkę, już nie pamiętam dokładnie którą, ale w niej właśnie pisało, że cele musisz zapisać sobie na papierze. I pamiętam, poszedłem w tamtym czasie, bardzo interesowało mnie bycie DJ-em, grałem w kilku klubach i pamiętam, był jeden wieczór, gdzieś środa wieczorem, mało ludzi praktycznie, nikogo nie było na sali, no ja wiadomo, musiałem odbębnić swoje, czyli grać, więc puściłem jakiegoś seta. Set, czyli taki miks po prostu, gdzie już jest gotowy, nagrany materiał, a ja wziąłem sobie tą książkę i zacząłem czytać, w jaki sposób te cele należy sobie stawiać. I słuchaj, wziąłem przykładową kartkę, którą miałem ze sobą, cały czas tam impreza, 5 osób na krzyż tańczy, leci sobie jakiś set, a ja sobie czytam książkę i wypisuję cel. I słuchaj, wziąłem wtedy jakąś kartkę, którą później wkleiłem sobie do dziennika, ale to będzie za chwilę ta część historii. Natomiast wypisałem 80 rzeczy, które ja chcę wykonać przez najbliższy rok. Po prostu wypisywałem wszystko. Były tam tematy od zarobienia określonej ilości pieniędzy, po kupno nowego biurka, po zatrudnienie pracownika, bo oprócz tego miałem jeszcze firmę już handlową na studiach, jedną z firm. Oprócz tego nauczenie się tego i tego, polepszenie swojej umiejętności w języku angielskim. I te cele wszystkie były zapisane w odpowiedni sposób, czyli były wypisane na przykład ja, Krzysztof Król, do dnia 24 czerwca roku, tam nie pamiętam już, który był, 2005 czy 2006, będę miał kupione nowe biurko. Albo mam kupione nowe biurko. Już dokładnie nie pamiętam, jak to sformułowałem. I było tych celi w ten sposób sformułowanych 80. I słuchaj, ja pamiętam, włożyłem później tą kartkę do swojego dziennika, który tam sobie prowadziłem, wypisywałem rzeczy do zrobienia i zapomniałem o tym. Zapomniałem o całym temacie. Więc zawsze mam taki rytuał, że jak zmienia się rok, ja zmieniam również swój kalendarz. Teraz już w inny sposób to prowadzę, natomiast wtedy zmieniałem swój kalendarz i zawsze przepisywałem jakieś ważne rzeczy, przeglądałem po prostu, co się stało, też przypominałem sobie, co udało już mi się osiągnąć i przepisywałem to sobie do nowego kalendarza i znalazłem tą kartkę, słuchaj, po roku czasu. Rok czasu nie zaglądałem do tych celów, natomiast zacząłem skreślać rzeczy, które udało mi się osiągnąć. I możesz wierzyć lub nie, ale skreśliłem 64 linijki tekstu. 80% równiutko wykonanych rzeczy bez zaglądania do tego. Ja sam się zaskoczyłem, bo były tam i drobne rzeczy i jakieś bardzo ważne w moim życiu. Natomiast wszystko praktycznie na 80% to jest bardzo dużo, tak? Udało mi się osiągnąć. I wtedy zauważyłem, że naprawdę jest wiedza konkretna, że są pewne strategie i metody, które nie tylko działają, że potrzebujesz strategii, jak chcesz wymienić na przykład żarówkę w samochodzie, to musisz mieć instrukcję obsługi, tak? Żeby wiedzieć, jak wymienić żarówkę w świetle, czy wymienić świecę, czy wymienić akumulator.
tylko że są też takie konkretne informacje, jest konkretna wiedza, jak w swoim życiu, jak w swojej głowie coś wymienić. Bo przecież tu się wszystko kryje, wszystko się kryje w twojej głowie. To nie są jakieś sekretne, magiczne rzeczy. Ludzie nie rodzą się nagle z wielkim sukcesem. Po prostu niektórzy znajdują w swoim życiu te strategie i znajdują metody, w jaki sposób działać efektywnie i osiągać sukces, a niektórzy nie. Więc twój wybór jest, do których ludzi będziesz należeć. Ale myślę, że skoro oglądasz ten film, skoro trafiłeś na tą stronę, skoro jesteś zainteresowany, żeby stać się częścią naszej społeczności, to myślę i jestem przekonany, że właśnie jesteś człowiekiem, który chce należeć do tych ludzi, którzy osiągają coś w swoim życiu, którzy wygrywają. Nie do tych ludzi, którzy cały czas trzymają się na tym samym poziomie, pracują nieefektywnie, nie osiągają nic w życiu, tak? Więc chciałbym właśnie zaproponować ci już dzisiaj, żebyś teraz zatrzymał na chwilę to wideo, wpisał albo jeszcze oglądał jeszcze te 3 minutki, pokażę ci tutaj, w jaki sposób możesz już dołączyć do naszej społeczności i już stać się członkiem Wyzwania 90 dni i zupełnie bezpłatnie otrzymać 3 dni szkoleniowe. Także zapraszam cię teraz, krótka wstawka i wrócimy sobie za chwilę już do tych porad. A więc jak zapisać się do programu Wyzwanie 90 dni? Wchodzimy sobie na początek na stronę wyzwanie90dni.pl. Zobaczysz wtedy tam stronę główną, stronę startową, gdzie jest opisane mniej więcej właśnie, na czym polega program, co on może ci dać, kto go prowadzi, jakie są opinie innych ludzi na ten temat, co mówią o nas media i tak dalej. Natomiast ty znajdujesz ten wielki czerwony przycisk chcę podjąć wyzwanie, klikasz go i wpisujesz swój adres e-mail. To jest pierwszy krok, który musisz wykonać. Wpisujesz sobie tutaj poprawny adres e-mail, bo będzie ci później bardzo potrzebny, więc wpisz sobie tutaj i klikasz następnie przycisk dodaj mnie. Po tym zostaniesz od razu przekierowany, uprościliśmy tutaj całą procedurę rejestracji i dołączenia do programu na tą stronkę taką małą, gdzie jest specjalne wideo dla Ciebie i po prawej stronie właśnie wypełniasz swoje dane, żebyśmy później mogli się z Tobą kontaktować, żebyś Ty mógł się kontaktować z innymi użytkownikami, więc podajesz tam imię, login i hasło, którym będziesz logował się do serwisu. Po lewej stronie, tak jak mówię, masz tutaj film, który jest pierwszym filmem, który Cię wita właśnie gorąco w programie i mniej więcej tłumaczy Ci, co ten program Ci da i jakie wartości otrzymasz. Więc po zapisaniu się już tutaj, właśnie na tej prostej stronce, zostaniesz automatycznie przeniesiony na dzień pierwszy programu. Także jak widzisz tutaj, maksymalnie wszystko uprościliśmy i od razu na początku pobierasz sobie dziennik. Klikasz ten guzik, pobierz dziennik w dniu pierwszym i zostaniesz przekierowany na PDF, który musisz sobie wydrukować dziennik na pierwszych 7 dni programu. Co tam będzie w tym dzienniku? W tym dzienniku będą wszystkie materiały, które oprócz właśnie wideo potrzebujesz, czyli po kolei na każdy dzień dostaniesz taki wstęp duży teoretyczny i również motywacyjny, gdzie są najważniejsze rzeczy napisane właśnie z tego wideo i uzupełnienie. Dostaniesz ćwiczenia i zadania po kolei, które musisz wykonać dzisiejszego dnia. Te zadania również też są tutaj na stronie, więc oglądasz sobie najpierw wideo, później wykonujesz wszystkie zadania i ćwiczenia z dziennika, a następnie przechodzisz jeszcze, czy na pewno wszystkie zadania tutaj wykonałeś. Jest to bardzo ważne, żeby tutaj nie pomijać żadnych zadań. Cały program jest tak skonstruowany, żeby właśnie jak największa wartość dla Ciebie płynęła po wykonaniu tych zadań. I możesz wtedy zobaczyć, jak już wszystkie sobie po kolei przerobisz zadania. Możesz zobaczyć na dole też komentarze, widzisz tutaj już prawie 100 komentarzy pod tym dniem i tam uczestnicy właśnie nawzajem się motywują, nawzajem piszą, co im dał ten dzień, jakie są ich przemyślenia, w jaki sposób możesz im pomóc, doradzić coś tutaj, my też doradzamy. Natomiast możesz zobaczyć, że mnóstwo osób tutaj pisze właśnie, co udało im się osiągnąć. Jest to niesamowicie motywujące, działasz wtedy w pewnej grupie osób, nie sam. Widzisz tutaj, że możesz uzyskać wsparcie od każdego z uczestników, możesz się podzielić swoimi przemyśleniami, jakimiś wątpliwościami, które masz i inni użytkownicy pomogą Ci właśnie je rozwiać w ten sposób. Więc tak wygląda pierwszy dzień programu i możesz się zapisać już teraz na www.wyzwanie90dni.pl. Natomiast co dalej? Później każdego dnia codziennie będziesz dostawać kolejny dzień. On się odblokowuje po 24 godzinach od Twojego zapisu i dostaniesz tutaj właśnie pod tym adresem, możesz też z naszej strony wejść na kliknąć wyzwanie 90 dni u góry, natomiast klikasz sobie na dzień po kolei, dzień drugi i przerabiasz sobie znowu w ten sam sposób, czyli
najpierw oglądając wideo, później wykonując wszystkie zadania i ćwiczenia, które są w dzienniku, czytając i również zadania, które masz do wykonania w swoim życiu, zadania całkowicie praktyczne. I tak kontynuujesz przez 90 dni. Okej, więc mam nadzieję, że teraz zatrzymasz to wideo, zatrzymaj to wideo i zapisz się, wykonaj, zajmie Ci to chwilkę, zastopuj sobie film, jeszcze nie wykonuj, bo chcę, żebyś oglądał to wideo właśnie do końca, bo będą bardzo ważne informacje, będzie konkurs, wskazówki i również zaproszenie dla Ciebie na spotkanie ze mną na żywo. Więc zapisz się teraz właśnie na to wyzwanie. Rejestracja, tak jak mówię, jest bezpłatna. Zaczniesz sobie od razu od pierwszego dnia dzisiaj, po oglądnięciu tego wideo. Natomiast ja teraz chcę Ci właśnie przekazać te trzy wskazówki, które Ci obiecałem. Pierwsze trzy punkty, jak zmienić swoje życie, jak zwiększyć swoją efektywność, jak zwiększyć swoją produktywność, tak żeby zarabiać więcej w mniejszym czasie, być efektywniejszym, osiągać więcej w swoim życiu. Wskazówka numer jeden. Pierwsza rzecz to jest popraw swoje ukrwienie, czyli co 20 minut zrób sobie przerwę. Zrób sobie przerwę, podczas której zaczniesz się ruszać, zaczniesz tańczyć, zaczniesz skakać, zaczniesz robić coś w swoim życiu, co poruszy Ciebie. Może to trwać minutkę lub dwie maksymalnie, nie potrzeba więcej czasu. Natomiast bardzo ważne jest, żebyś co 20 minut po prostu spróbował to zrobić. Zobaczysz wtedy, jak wzrośnie efektywność Twojej pracy. Ludzie pracują nieefektywnie, bo zapętlasz się, zamulasz na przykład na 3 godziny nad jakimś tematem, nic nie wpada Ci do głowy, ponieważ Twój organizm jest zastany. Nie masz dobrego ukrwienia w swoim mózgu, Twój mózg jest niedotleniony przez siedzenie właśnie przed komputerem czy w jakiejś jednej pozycji i nie działa to dobrze. Także pierwsza wskazówka, tak jak mówię, co 20 minut zrób sobie przerwę, zacznij skakać, zacznij coś robić i naprawdę zobaczysz już znaczną poprawę tej efektywności, co się przełoży również na Twoje zarobki. Wskazówka numer dwa to ustaw sobie na dany dzień dwa cele główne, które są dla Ciebie najważniejsze. Ustaw sobie dwie rzeczy, które dzisiaj chcesz wykonać, które chcesz zrobić danego dnia i zacznij po prostu je robić. Nie skupiaj się na 20 rzeczach, na całej liście zadań, która jest długa przeważnie, ponieważ to będzie Cię rozpraszać. Ludzie, gdy Twoja uwaga jest rozproszona na 10 różnych rzeczy, tak naprawdę niczego nie robisz dobrze. Więc ustaw sobie dwie najważniejsze rzeczy i na nich się skup dzisiaj. I trzecia rzecz, zamontuj sobie jakąś blokadę w komputerze. Najbardziej rozpraszają właśnie przychodzące różne powiadomienia, jeszcze jak ludzie mają różne messengery poinstalowane w telefonie i tak dalej, jak są cały czas te blokady, to rozprasza to i wybija Cię z rytmu pracy. Twój umysł jest skoncentrowany na danym temacie, nagle przychodzi, że ktoś tam opublikował zdjęcie jakiegoś kota albo dziecka. Nieistotne dla Ciebie zupełnie, nie ma wpływu na Twoje życie, a zmniejsza Twoją efektywność. Jak to jest jeden komunikat, ok, da się przeżyć, ale naprawdę, jakbyś sobie policzył, ile razy dziennie ktoś Ci przeszkadza, jak coś robisz, to zobaczysz, że można to bardzo szybko wyeliminować i zobaczysz, jak wzrośnie od razu Twoja efektywność pracy. Także to są te trzy porady. Już za dwa dni będzie kolejny film, a w nim trzy kolejne porady i również niespodzianka, a dzisiaj mam dla Ciebie jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka konkurs. Konkurs, w którym możesz wziąć udział, jeśli opublikujesz tą stronę właśnie tutaj, ten landing page z filmami, opublikujesz na swoim Facebooku, pisząc, co najbardziej przydało Ci się z tego dzisiejszego filmu i co najbardziej uważasz za wartościowe. To jest pierwsza rzecz. I możesz w tym konkursie wygrać jedną z trzech nagród o wartości 1000 zł, jedną z trzech nagród składających się z pakietów szkoleniowych, książek dotyczących właśnie rozwoju osobistego. Więc masz taką szansę, wystarczy dosłownie 10 sekund Twojej pracy napisać, co podobało Ci się w tym wideo i opublikować na swoim profilu na Facebooku. To jest pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz. Chcę, żebyś zapisał się już teraz, pod tym wideo jest link i jest miejsce na Twojego maila, żebyś zapisał się na webinar, który odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 17. I o godzinie 17 właśnie poprowadzę dla Ciebie na żywo spotkanie. Będzie na pewno kilkaset osób, a być może przekroczymy 1000. I wspólnie w całej grupie będziemy właśnie zwiększać swoją efektywność, będzie jeszcze mnóstwo porad, mnóstwo fajnych informacji, także pamiętaj, udostępnij, napisz, co Ci się podobało i zapisz się na ten webinar. A ja już się z Tobą żegnam, trzymaj się i miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!